Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Ile banki inwestują w blockchain? Ale najpierw zastanówmy się, jak w ogóle banki mogą inwestować w blockchain, skoro przecież te wszystkie instytucje duże przez cały ubiegły rok mówiły, że blockchain i kryptowaluty to w ogóle to ściema na resorach, to uciekajcie z tego, to ryzyko, ambery, nie wiadomo co, to jak banki mogłyby inwestować w kryptowaluty? A jednak mogą. Przypominam jeszcze, że już niebawem prowadzę ostatni w najbliższym czasie webinar z analizą sytuacji rynkowej, z newsami, z tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, z tym, co dobre i niedobre, jak na to zareagować, jak nie stracić, a jak zarobić. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Wtedy wyświetli Ci się ta strona i możesz wziąć udział już bardzo, bardzo wkrótce. Wracamy na bithub.pl. No i okazuje się, że Greenwich Associates, wiodący dostawca podobno usług w zakresie wywiadu rynkowego i doradztwa dla branży usług finansowych, zrobili badanie, ile ogólnie banki inwestują, i pytano przede wszystkim osoby, które są decydentami w tych bankach odnośnie technologii blockchain, czyli zajmują się tym, to było 213 osób, które w bankach siedzą i zajmują się blockchainem, podejmują strategiczne decyzje w tym temacie. Aż 93% z nich właśnie to są ci tacy decydenci, czyli rzeczywiście to oni decydują. Zatem nie pytano byle kogo, nie pytano Janusza na ulicy, czy uważa, że banki inwestują w blockchain, bo Janusz by powiedział, że nie, bo on słyszał kiedyś, że tam ci wszyscy Jimmy Dimony i George Sorosy mówiły, że to złe jest takie, niebezpieczne i w ogóle. Tylko zapytano ludzi, którzy są w tych bankach i to oni podejmują te decyzje. No i co się okazuje? 1,7 miliarda dolarów rocznie rynek bankowy wydaje na technologię blockchain. To jeszcze nie jest jakaś potężna ilość, ale ona rośnie cały czas. Możemy przeczytać, że w ciągu ubiegłego roku o 67%, a to był ubiegły rok, my już mamy nowy rok i teraz to dopiero się zaczyna, z tego względu, że dopiero się pojawiają regulacje. W zeszłym roku nie było żadnych regulacji, więc w jakimś sensie można powiedzieć, że banki, które wdrażały blockchain, robiły to bardzo ambitnie, jakby ryzykownie może nawet momentami. Dlaczego banki robią blockchain, dlaczego go chcą zastosować? A no właśnie, redukcja kosztów, to, że bazy danych na blockchainie są bezpieczne, dużo bardziej bezpieczne, czas rozliczeń jest szybszy, koszty kapitału mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które się często podważa w internetach, że nie, że to nie działa i tak dalej, a w tym czasie po cichu banksterzy z miliardami na kontach wprowadzają te rzeczy, które oficjalnie oczywiście w telewizji będą mieszać z błotem, bo tak to na tym przecież to polega i w sumie to żadna nowość, to od dziesiątek lat tak to właśnie działa. Oczywiście pokazali oni i też mówią o tym, że to jest trudniejsze do zastosowania niż się wydawało wcześniej i faktycznie tak jest. Ja też im więcej poznaję deweloperów stricte w danych projektach, tym bardziej gdy ich słucham, no to widzę, że mamy do czynienia naprawdę z poważnym tematem i z trudną technologią, ale mimo to dalej wprowadzają te rzeczy. W Polsce nawet mamy Alior Bank, który wszedł w blockchain, został sponsorem pierwszego blockatonu w Polsce, całkiem niedawno zresztą, na dniach ostatnich, także bardzo fajnie to wygląda i to oznacza, że masowa adopcja blockchaina jest kwestią czasu. To, co tutaj mamy napisane, to najważniejsze, że jeszcze banki się wstrzymują z takim wejściem na pełnej do momentu, jak będą wprowadzone pełne już regulacje. I ja o tym też mówiłem w jednym filmie, że to jest jeden z powodów, dlaczego w ogóle kryptowaluty mogą w przyszłości mega jeszcze wystrzelić. Ano właśnie dlatego, że jest mnóstwo dużych graczy z milionami na kontach, czy z miliardami nawet, którzy dziś jeszcze nie wchodzą, bo nie ma regulacji, więc oni nie wiedzą, czy jak dziś wejdą, to jutro to będzie albo nielegalne, albo trudne do upłynnienia, czy coś. Oni czekają, aż te wszystkie państwa duże już tak ostatecznie dadzą kwity, co można, co nie można i jak można, i jak to trzeba podatkować. I wtedy moim zdaniem się może zacząć niesamowita jazda. Powtarzałem Wam wiele razy, że moim zdaniem tak jest i to widać, 2018 to jest rok regulacji w sieci kryptowalut. My to już widzimy od wielu miesięcy i jeszcze przez parę miesięcy to będzie i w tym roku większość cywilizowanych państw będzie gotowa, czyli Stany, Rosja, Chiny, to wszystko już będzie co do ajoty, że tak powiem, ustalone w przepisach. No i zostaną, wiadomo, Polska tam zostanie gdzieś
tyle i takie inne wesołe kraje zapóźnione, to my się będziemy bujać jeszcze w przyszłym roku z regulacjami. Natomiast te duże kraje już będą gotowe, w związku z czym też po tych regulacjach możemy się spodziewać, że te duże instytucje wejdą w temat z dużym kapitałem, a to siłą rzeczy musi oznaczać no, fajną rzecz. I jeszcze taka informacja dla tych z Was, którzy są deweloperami na przykład, albo nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. Mamy w tym artykule informację, że zatrudnienie deweloperów, którzy znają się na blockchainie, wzrosło dwukrotnie. Czyli pomyślcie sobie, bo naprawdę, mimo że mamy w Polsce choćby na przykład rynek pracownika, ale to nie jest tak w każdym kraju, w Polsce tak jest, bo mnóstwo ludzi wyjechało, więc jest mniej osób do pracy i trzeba już zatrudniać byle kogo. Ja to doświadczam, w sklepach to doświadczam, w bankach i tak dalej. Doświadczam, że tam pracuje po prostu często byle kto, bo standard obsługi klienta spada i ja jako klient to widzę, wy pewnie też to zauważyliście, że 3-4 lata temu chamska obsługa w banku to była rzadkość, a teraz to zaczyna, no chyba, że w państwowym jakimś, a teraz to zaczyna się pojawiać coraz częściej, albo niekompetentni pracownicy, a no dlatego właśnie, że trzeba zatrudniać kogo jest, kto akurat się trafi. Ja jako pracodawca też tego doświadczam, że długo się szuka dobrego pracownika, także no akurat nam do firmy, do kilku firm się udaje, ale nigdy to nie trwa krótko. Zawsze to jest dłuższy proces i drogi proces. Tak czy inaczej, no tak to wygląda. Natomiast w różnych innych krajach, zwłaszcza w tych bogatych, jak na przykład Szwajcaria i tak dalej, no to trzeba coś jednak pokazać sobą, zwłaszcza jak chcesz zarabiać dużo, no bo nam chyba nie chodzi o to, żeby pracować za 2000 i podawać frytki, tylko żeby robić coś mega ambitnego na dłuższą metę, więc jeżeli uważasz, że dla ciebie dobrą ścieżką jest ścieżka etatowa, to na niej można dużo zarobić, choćby w sektorze IT. No i w temacie blockchain ilość zatrudnienia wzrasta. Skoro dwukrotnie wzrosła od zeszłego roku, to jest potężna ilość. No, mało jest sektorów, pokaż mi takie, w których ilość miejsc pracy rośnie dwukrotnie w ciągu roku. To jest szok. Także, a to dopiero początek, my się dopiero rozkręcamy, tak jak mówię, dopiero wielkie instytucje będą wchodziły, gdy będą już regulacje i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, no, deweloperzy blockchain myślę, że mają przed sobą świetlaną przyszłość i będą w stanie zarabiać kosmiczne pieniądze. Także dla tych z Was, którzy albo już są deweloperami i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o blockchain, albo dla tych, którzy nie wiedzą, co robić ze swoim życiem, no to naucz się programować blockchain. Oczywiście to 100 razy łatwiej brzmi niż to jest do zrobienia, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale długofalowe plany przecież też każdy musi mieć, także jak najbardziej. Wniosek z tego wszystkiego dla nas jest taki, że obojętnie co się będzie gadać w mediach, zwłaszcza podczas korekt, jak jest czerwono, dzisiaj mamy trochę bardziej zielono na rynku, ale ogólnie jak jest czerwono, to media tam wieszczą rychły koniec wszystkiego. Nie ma nadziei, tragedia i tak dalej. Już Grażynka w Warzywniaku mówiła, że w zeszłym roku weszła w Bitcoina, ale już zdążyła wyjść, bo teraz spadło, to wiadomo, na spadkach trzeba wychodzić i uciekać. To w tym czasie ja zawsze patrzę, co robią grube ryby. To mnie interesuje. Mnie nie interesują media, bo media działają przecież na zlecenie tych grubych ryb. Mnie interesuje, co robią grubasy, co robią ci z miliardami na koncie, bo oni wiedzą więcej niż ja. Więc ja chcę, że tak powiem, mimować ich ruchy, kopiować to, co oni robią, bo oni podejmują mądre decyzje. Proste. Więc jak oni w to wchodzą w blockchaina i to milionami i do tego jeszcze zapowiadają, że wejdą większymi milionami, jak już będą wiedzieli na jakich zasadach, czyli jak już będą regulacje, to ja się mogę spodziewać, że jest świetlana przyszłość tej branży. Proste. To tyle na dzisiaj, także dobre wieści pod kątem masowej adopcji. Miłego dnia Wam życzę, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Może będzie więcej polskich instytucji, które w to wejdą poza Aliorem. Tak czy siak szacun dla Aliora, że już widzi potencjał. No ale co by nie mówić, Alior dość rozwojowym bankiem był od dawna. Słyszymy się na YouTubie i na webinarze. Link do webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Dzięki bardzo, cześć!